Nie, nie zaciąłem już. Otwieram 24. sesję Rady Gminy Łódoci. Witam wszystkich obecnych. Stwierdzam, że jest 14, a więc stanowimy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek otrzymali Państwo wraz z powiadomieniem. Czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie dzisiejszego porządku obrad? Nie. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie protokołu z poprzedniej sesji? Nie. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziesiątka i trzynasta. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łódź. O tym projekcie rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego projektu uchwały? Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwały Rady Gminy Łódź w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łódź. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 i 56 i artykułu 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest 9 lipca 2019 roku. Pozycja osób 869 z późniejszymi zmianami uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łódź na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Łódź na lata 2020-2023 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 niniejszej uchwały. Punkt drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt trzeci. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych wieloletnią prognozą finansową. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Łódź na rok 2020. Czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie tego projektu uchwały? Nie. Dziękuję. Przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Łódź w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Łódź na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy od 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 211, 212, 217, 218, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie dochodu budżetu gminy Łódź na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt pierwszy. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o 55 tysięcy złotych. Punkt drugi. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 500 tysięcy. Punkt drugi. Plan dochodów budżetu gminy ogólnie wynosi 21 376 964 zł i 66 groszy, w tym dochody bieżące w kwocie 20 784 972 zł i 70 groszy, dochody majątkowe w kwocie 591 991 zł i 96 groszy. Paragraf drugi. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Łódź na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt pierwszy. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę
503 277 zł. Punkt drugi, zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 951 277 zł. Punkt drugi, plan wydatków budżetu gminy ogólnie wynosi 23 651 964 zł i 66 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 20 815 625 zł i 57 groszy, wydatki majątkowe w kwocie 2 836 339 zł i 9 groszy. Paragraf trzeci. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wydatki z budżetu na 2020 rok obejmują zadanie jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 690 218 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 690 218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonanie wydatków, o których mowa w ustępie pierwszym, następuje przez wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne na 2020 rok i objęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok i objęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 5. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierzchni wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Swojemie. Czy wobec tego projektu uchwały są jeszcze jakieś uwagi? Nie. W takim razie przechodzę do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Zocin w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Swojemie. Na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 3 punkt 2 artykułu 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw 2020 roku to jest 713 z tymi zmianami. I paragraf 24 ustęp 1 artykułu 100 uchwalony uchwałą nr 111 łamana 24 łamana 2003. Rada Gminy Zocin 20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów SOWE Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2003 roku nr 123 pozycja 3009. Rada Gminy Zocin uchwala co następuje. Paragraf 1. Zarządza się wybory sołtysa w sołectwie Swojemie. Paragraf 2. Wybory sołtysa odbędą się w okresie od dnia 12 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku. Paragraf 3. Zobowiązuje się wójta gminy do punkt 1. Ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych. Punkt 2. Ustalenie dla sołectw terminu zebrania i zawiadomienia mieszkańców. Punkt 3. Wyznaczenie pracowników urzędu gminy w stosunku do obsługi zadań. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zocin. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie na 5. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przepraszam. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6. Wolne wnioski i zapytania. Słucham, czy mają Państwo jakieś pytania lub jakieś wnioski? Dziękuję. Czy Pan Wójt chciałby zabrać głos? Nie. A właśnie, Pani Mani, czy Pani chciałaby zabrać głos może? No ja bym chciała, bo tutaj już miałam ten prawnik powiatowy, ale bym chciała jeszcze naszego radnego. Dlaczego nie informuje mieszkańców o żadnych zebraniach? Było zebranie.
Pani Słowackiej, dlaczego mieszkańcy o niczym nie wiedzą? Czemu jak nie wiedzą, przepraszam, to światłowie są. A czemu do mnie dzwonią i pytają mi się, na co pieniądze, ile pieniążku? No przepraszam, jesteś radny, podnieśli po ich pomówać. Przepraszam, nie, to nie ma sądy, są, to nie ma sądy o tym zagadaniu. O, są, wysyło SMS. Tak, są, jest od tego. Nie sądzisz, ale słuchaj, gdzie jest, było ze pani u nas? Widziałeś no, ogłoszenie? Było. Ale przecież ja nie wiem. Dlaczego mieszkańcy do mnie się zgłaszają? Ja o niczym nie wiem i mieszkańcy się zgłaszają, że on nie wie właśnie. Ja chcę powiedzieć, że nie mogę się nie zgłaszać. Już wszyscy, no dlatego się zgłaszają. Już nie raz było wrócenie. Dobrze, pani Aniu, czy to jest. Znaczy ja miałam do rady powiatowej. A, ale to jest tak? Tak. Dobrze. Ktoś z państwa jeszcze? Nie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pamiętacie zapewne uchwałę Rąkodzielskie w sprawie pomocy dla samodzielnego społecznego zespołu zakładu opieki zdrowotnej dla szpitala w Żuromiu. To była uchwała w kwestii przekazania 10 tysięcy złotych na szpital na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej. Na sesji Rady Powiatu ostatniej dyrektor szpitala poinformował radnych, że nie może dokonać ani zakupu respiratorów, które były również objęte zbiórką i to zbiórką także i publiczną, ani też nie dokonają zakupu kardiomonitora. W związku z powyższym wnoszą do Rady Gminy Żutocin po to, aby te środki, które przekazał Żutocin dla szpitala, można było wykorzystać na zakup urządzenia do diatemii. Urządzenie do diatemii w skrócie to Państwo sobie na pewno znajdziecie, dzisiaj wyglądać mam na wszystko. To urządzenie do miejscowego nagrzewania pewnej partii ciała, stawów, tam gdzie są kłopoty przede wszystkim reumatyczne. Także taki jest wniosek. Pan wójt i tutaj razem zresztą przekazaliśmy również te informacje do naszego prawnika. W związku z tym, że dokonanie w tej chwili jakichkolwiek zmian nie jest już takie proste. Po pierwsze, wójt podpisał już umowę z dyrektorem szpitala i środki zostały przekazane do szpitala na konto. A więc zdaniem pana prawnika ta umowa została, ta uchwała została już, mówiąc po ludzku, skonsumowana. I w tej chwili obecnej szpital powinien dokonać zakupu i rozliczyć się z gminą z wydatkowanych środków. Natomiast podejmowanie teraz uchwały w sprawie zmiany uchwały zdaniem prawnika jest nieadekwatne co do kwestii związanych z możliwościami. W skrócie mogę powiedzieć tyle. W tej chwili ustnie mamy taką opinię, że aby dokonać zmiany, powinno się po pierwsze rozwiązać umowę, po drugie szpital powinien zwrócić środki, po trzecie rada może podjąć uchwałę o przekazanie środków ponownie na urządzenia do diatemii. Taka jest w tej chwili ustna opinia pana prawnika. I to jest informacja, którą Państwu przekazuję w związku z pismem, które wpłynęło 29 września tego roku. Zwracam się uprzejmą prośbą o przekazanie dotacji w kwocie 10 tysięcy złotych znanej na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej na sfinansowanie z zakupu diatemii. A to dlaczego tego nie mogli kupić? Co za problem? Początkowo, jak Państwo pamiętacie, w marcu, zaraz po wejściu epidemii COVID-SARS, w ogóle szpital wnioskował o pomoc na zakup respiratorów. Wówczas była wielka obawa, że tych respiratorów będzie brakowało, że będą to jedyne urządzenia, które w skrajnych przypadkach będą ratowały życie ludzkie. I wtedy już szpital zwracał się o pomoc i do samorządu i zwracał się także o pomoc przez zbiórkę publiczną, na przykład przez zrzutkę.pl. Tam były wpłacane również środki przez mieszkańców.
Później okazało się, że respiratory, które w 2019 roku, jeszcze przed COVID-em, były w granicach od 20 do maksymalnie 30 tysięcy, szpital kupił takich respiratorów 6, około 23 tysiące sztuk. Okazało się, że te respiratory w dobie COVID-u, tak już to nazwę, są w granicach nawet 100 tysięcy za sztukę. Nie dość, że kosztują tyle, to jeszcze ich nie. Szpital poinformował, że na tym spotkaniu, że ilość respiratorów, która jest w chwili obecnej na wyposażeniu, jest wystarczająca. Szpital nie przeszedł w stan tak zwanego szpitala jednoimiennego, z tego, który zajmuje się tylko i wyłącznie tą chorobą, że tak powiem. A więc te respiratory, które są na wyposażeniu, 6 w karetkach i 3 stałe i bodajże jeszcze 2 przenośne, znaczy przejezdne na kółkach, są w ilości wystarczające. Stąd wniosek, który wpłynął do Państwa na początku kwietnia, był już wnioskiem nie o respiratory, jak Państwo pamiętacie, tylko o kardiomonitor i pompę infuzyjną. Właściwie to pompy infuzyjne. Pompa w tamtym czasie kosztowała w granicach 2-3 tysięcy złotych do podawania różnego rodzaju pyłów ustrojowych. I wtedy Państwo wyraziliście na to zgodę, zresztą po to też, żeby wspólnie z gminą Jeżdżoń, Różbor, Lubowic i Siemiątkowo ten zakup dokonać, ponieważ gmina Żurowin sama zakupiła kardiomonitor i przekazała. Tak sprawa się tutaj przedstawia. W tej chwili okazuje się, że zdaniem szpitala bardziej potrzebna jest urządzenie do diatermii, no i o to może więcej wiedzy na ten temat nie posiada. Chciałem Państwu przekazać te informacje w związku z tym, że minęło, jak mówiłem, 29 września, a więc kilka dni temu, żebyście Państwo wiedzieli, co zrobić, kiedy już oficjalnie ten wniosek będzie rozpatrywany na kolejnej sesji. Poinformowałem Państwa też, jakie są w tej chwili możliwości prawne, jeśli chodzi o samą kwestię cofnięcia tego i przekierowania na inny tor. Tak jak mówiłem, umowa została podpisana, to samo dowoziłem do szpitala, środki zostały przekazane. Pani nie będzie przyznawać. Tyle na ten temat. Bardzo Państwu dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem punktu dzisiejszego posiedzenia, zamykam 24. sesję Rady Ministrów.